Jakie pamiętasz swoje najlepsze urodziny? Moja 18. Organizowałam ją w Krakowie z przyjaciółką z klasy w piwnicy pod Baranami Krakowskiej. Wprawdzie nie było aż tak nostalgicznie i poetycko jak to w piwnicy, tylko była to normalna młodzieżowa impreza, ale taka jedna z pierwszych prawdziwych imprez takie rzeczy się pamięta do końca. Czy to była taka najgrubsza impreza w twoim życiu? Najgrubsze to były później. To może nam opowiesz o nich? Nie będę tutaj zdradzać sekretów najgrubszych imprez, ale taka, którą zapamiętałam chyba dlatego, że była pierwsza. Czego życzysz magazynowi i Kamak dzisiaj, 9 urodziny? Żeby się rozwijał, żeby cały czas informował nas o ważnych wydarzeniach kulturalnych, żeby pisał o prawdziwych artystach, pokazywał nam ich z różnej strony, żeby moda była cały czas gdzieś tam w tle, czasem na pierwszym miejscu, czasem z boku. I żeby był taki, jak jest. Mnie się nie zmienia. Mnie się Kamak bardzo podoba.